Mamy tutaj taki kawałek, właśnie kawałek, parę kilometrów takiej drogi bukowej. Ale na szczęście przebyłem ten odcinek jak na prawdziwym wyścigu Tour de France. To bodajże był chyba czwarty etap. No i już się zbliżamy do bunkrów. A się są dwa bunkry. Jeden jest tutaj z takimi urządzeniami, a drugi tam w lesie jest i praktycznie to jest taka ruina, chociaż one to te lata od wojny, czasu wojny to one przetrwały już. Mamy tutaj ten bunkier. Postaram się filmować wnętrze tego bunkra. Musimy tam dojechać. Otwarty nawet jest. Od kolejka się ustawię. Okay. Trochę urządzeń. Ławeczki. Są tu jakieś urządzenia. Ognisko. A, ładnie pachnie. Stawik. Tam sobie dzieciaki coś smażą na tym. Mamy tu atrakcje dla maluchów. Będą się dzieciaki wspinać. Jest taka ścianka. No sobie tutaj wejdziemy, o ile możemy wejść. Można tutaj stwierdzić? Mamy tu trofery, trofea. Na ścianach. Jesteśmy tutaj we wnętrzu. Jest toilet. Taka hala, która właściwie służy
do koszykówki, gdzieś tu się wchodziło na górę, ale nie wiem gdzie. A, tu się wchodzi na górę. Wchodzimy teraz na pierwsze piętro tego bunkra, ale przykro mi, ale tutaj jest ciemno, także chyba nie zrobimy tam na górze wnętrz. To była potężna budowla. Podobno by to były magazyny tutaj. No, już jesteśmy na dworze. Zewnątrz tak to wygląda. Patrzcie. Co ona depnęła? A więc ciężko jej się stoi w ogóle, zobacz. Może będzie fruwa w powietrzu. Rękę musisz włożyć przez środek. Jak on nie wie, gdzie jest ramiono? No, chyba nie wie. Się zastanawia, gdzie to ramię jest, ja się pytam. Ola, zostanę po prostu. Dobra, panie kolego, podejdź tutaj do ściany. Lewa noga zaczyna tutaj, pierwszy kamyk. I żwawo, i żwawo, idziemy! Naprzód! No. I co? Ale sam, bo tyłek ja muszę ci podnosić. Ty musisz sam iść na rękach, na nogach. W ogóle nie pracujesz, chłopie. No! I co? Nie, no nie dam rady. Ja cię trzymam. Za słaby jest. Nie dam rady, za słaby. Naprawdę, uwierz mi, jesteś za słaby. No niestety. Nic nie pracujesz na nogach, a to trzeba ciężar ciała podnosić. No, nogach, zobacz, stajesz. Wypychasz, hop, 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 jak pająk. W ten sposób trzeba iść po ścianie. Trzeba tu z rodzicami przyjechać częściej. Tak, poćwiczyć. I poćwiczyć trochę. Ale widzę tak, bo ty się nie angażowałeś w zabawy, to skąd ty możesz mieć taką sprawność fizyczną? Ty musisz być zaangażowany we wszystko, co się dzieje. Jest rzut, rzucasz, biegasz, skaczesz, łapiesz, wszystko co się da. Już skończył wchodzenie, tak? No, ciężko mu się wchodziło. Bardzo ciężko. A dla tego? Nie dał rady, po prostu za słaby jest.